po 10 latach od mojego ostatniego razu tutaj, jak byłem w tym miejscu, była stocznia. Dużo tu się zmieniło. Dok został wykorzystany jako fosa. Tych budynków tutaj po lewej stronie nie było. Także stocznia została przeniesiona, a tutaj rozwinęło się troszeczkę turystycznie, można powiedzieć, miasto. Spacerkiem. No i tutaj były tereny stoczniowe Fridericia. Jesteśmy w takiej miejscowości. Z tą panią możemy wywiad przeprowadzić. Ale nie jest gadatliwa. Jak to się wszystko tutaj zmieniło. Nie do poznania. A pamiętam, tutaj statkiem byłem na stoczni. Zagospodarować, nie tak jak u nas stocznie zlikwidowali, nic na tym miejscu nie powstało, a tutaj ładnie wykorzystany kawałek ziemi, zagospodarowany. A tam stoi mój statek. Także niedaleko miałem do miasta. Miasteczka małego. No, te wszystkie miasta duńskie są kameralne, małe. A już wcześniej pokazywałem na swoim filmie to miasto. Tylko teraz chciałem pokazać ten teren, który został zagospodarowany po byłej stoczni. W tym miejscu jeszcze pływający dok stał. Tam, gdzie te bloczki stoją, były magazyny. Także duże zmiany tutaj nastąpiły. Wszystko się zmienia, my starzejemy się, ale to zostanie na pamiątkę, nagranie. Teraz będę deptał w stronę centrum, zobaczę, co tam się zmieniło.
Ten deptak to się praktycznie nie zmienił. Jedynie tam tereny stoczni. Ale dla przypomnienia. Przejdziemy się. Piękna, słoneczna pogoda. I tak jak wszystkie te małe miasteczka duńskie, kameralnie położone. Niska zabudowa. Oni tutaj wojny nie przeżyli, to oni tam nie ulegli takiemu zniszczeniu jak my. Na placu centralnym praktycznie nic się nie zmieniło. Rynek angielski, pub istnieje dalej. Piłem tu dobre piwko, o drogie, ale warto było. I tak to wygląda nasze miasteczko. Poza tą stocznią to się nic nie zmieniło. Tak, poza stocznią no nic tutaj. Przyniósł miło, tak jak wszystko jest, stocznie rozwalili, trochę dołożyli wszystkiego, no ładnie tam zrobili, przynajmniej ludzie mają gdzie pójść. A tak to wszystko to samo, co było. A to taka krótka migawka z pobytu w tym pięknym małym miasteczku duńskim na południu Danii. I tak spacerkiem po miasteczku doszliśmy do teatru. Możecie teraz zobaczyć, w jakiej to małej miejscowości jestem. O, teatr sobie taki. Szału nie ma. No, ale na tą małą miejscowość to na pewno tych miejsc jest pod dostatkiem. Stara budowla. Jeszcze tam dalej widać mur pruski. No, zabytki muszą być zachowane, chociaż tutaj co drugi dom to zabytek. Eternit na dachu, gdzie u nas każą zdejmować. Taka bogata Dania. A jeszcze eternit. O, jest połączenie ulicy z Neptakiem. A my tutaj się w tym kierunku dworca udamy. Jest tak po obiedzie, dlatego tych ludzi jest mało na mieście. To dopiero wieczorem się wszystko wynurzy. Oni tutaj zaczynają jadać dopiero o 16. A my z przyzwyczajenia na statku już mamy obiad o 12.
No i tutaj mamy następny deptak. Sporo tych deptaków tutaj. Jak na tak małe miasteczko, no jest gdzie pochodzić, posiedzieć. A tutaj w tym kierunku idziemy na dworzec. Chyba że przejdziemy tam tunelem. Zobaczymy. Ładne dziewczyny spacerują. Emeryci jeżdżą na wózkach. No właśnie. Opis tego miejsca z datami. Nie wiem co oni tam. No, kto umie po duńsku czytać, to przeczyta. No, a teraz idziemy zobaczyć, co tam dalej jest. O, ten ich wyzwoliciel chyba. Szósty, 1849. Muszkiet z bajnetem. W Sankt Petersburgu przez taką bramę się też idzie do tej twierdzy na wodzie. Tam jak filmowałem, to też tak było. Ej, do rajskich ogrodów przechodzimy. Leciowy. Tu nie ma. Myślałem, że tu rajskie ogrody, a to nie. Drapałem się na wały ochronne. Taki widok z góry. A tu na pewno była jakaś fosa. Tam jest dalej nasyp. I to na pewno chroniło to miasteczko przed najazdem z drugiej strony woda, także a nie było takiego dostępu. Przed nami jeszcze wieża. No i po armatach zostały tylko same wózki i wieża. Resztę przetopione. Resztę przetopione poszło na złą. I tak ta fosa oddzielała.
miasteczko od najazdu. A tu wieża i oliwne drzewko.